wychodzimy. Dzień dobry wszystkim. Upłynęło 18 km, 17 pasem granic. Rybek Słowacja, tak do odwołania, lewy Polska. Przez nam jest fotograf, jakby ktoś chciał. No i pamiątkowe zdjęcie w szali, takie zdjęcie gotowe do odebrania. 15 zł sztuka. Tak ktoś nie? Nie wierzymy, nie? Bardzo dobrze, że nie wierzymy. Nie będzie dowodu, żeśmy was wieśli. Może my to... Akurat teraz po trawie. W tamtych tygodniach, jakbyście płynęli, ten konar był przykryty. Gdzieś godzinę 20 się płynie. My tu mamy kolejną słowacką przystań, ta najstarsza, największa. A tam z lewej strony będzie nam wypływać stary korytarz Dunajca. Znowu lewy brzeg będziemy mieli Polski. Tutaj z powrotem wpływamy na pas graniczny. Także byliśmy na Słowacji, także panowie, nieraz się wiezie takie małżeństwo, gdzie mąż żonie obiecał wycieczkę zagraniczną. Do tej pory nie spełnił warunku, po dzisiejszych dni może powiedzieć, że warunek spełniony. Zapora w Niedzicy ktoś widział? Tak. Tu powstała zapora w Niedzicy. W każdej wiosce zrobili syreny przeciwpowodziowe. W tej wiosce syrena ma jednak mały felet. Zaczyna być, jak woda dojdzie do czujników tam. W zasadzie, poważnie. Czy u was po miastach bezdomni? Jak nie ma. No jesteś tutaj na lewo, widzicie? Osiedle bezdomnych na rzekę. Wasi tu jest tak dobrze mają? Luksus mają. Ale to mają nic. A w lecie ile tu ich jest? No. Ale co, darmowy parking? To jest, jest inne pływanie. Widzisz, jak człowiek idzie z nastawienia, nie wiem. Ale na przykład w tym miejscu, no to tak jak mówiłem, najlepiej wstać i iść do brzegu. Rano płynemy, nie widać ani jednego na razie. Tutaj czasem można spotkać czarne bociany. Ostatnio żeśmy spotkali, dziś ani jednego na razie. Tak, budowali Słowacy, a cały sprzęt był z nim jest próbowany. Przed każdym ogłoszeniem idzie muzyczka, później ogłoszenie. Proste, nie muszę chodzić po domach, rozwieszać kartek. Ja tak zapytam się, zdarzyło się komuś, żeby kiedyś szedł tą ścieżką? Tutaj? Jechał na rowerze? No myśmy szli, tak. Tak pan? Tak, tak. Co pan ciekawego zaobserwował? Musiało się wbić coś. Musiał się jej. Macie dobrą wyobraźnię? Macie dobrą wyobraźnię, sobie wyobraźcie, że do tyłu powinno być widać panoramę Tat Słowackich. Dlatego niektórzy sobie muszą wyobrazić. No, trzy koruny przed nami w całej okazałości. 982 metry nad poziomem morza, 520 Dunajca. Proszę nad Okrąglica, Pańska, Płaska i Grzebieniastwo. A górale nazwali je po swojemu. Dziadek z babcią i trzy wnuczki. Pierwszy od lewej pochylony. Dziadek, kolejny grubszy babcia, później wysoka Kaśka, gruba Baśka i kudłata Maryśka. Która z nich ma największe powodzenie? No nie. Przyjrzyjcie się, na wysokiej Kaśce w tej chwili tutaj turystów. Teraz ich nie widać, ale tu się pasą takie zwierzęta na dwie litery. Dość często. Koń. Kuń. Kuń. A to jest można wejść? Tak, tak. Trzema koronami jest jak z Rzymem. Aha, tak, tu widać, nie? Kunie, kunia. To jest na dwie litery. Pan z tyłu, wy nie widzicie, bo widzę, bo stoję. Tam jest więcej. Trzema koronami jak z Rzymem. Z każdej wioski.
I na lewo już ostatnie zabudowanie przed Szawnicą, schronisko czy Korony. Do niedawna dom czasowy dla dyrektorów Nowej Huty z Krakowa. Widzicie, takie schody z boku są dobudowane tam, nie? Budowali to dyrektorzy. Jak przyjeżdżał z żoną, sekretarką, po jakimś czasie przyjeżdżała za nim żona, żeby sekretarka nie musiała wyskakiwać z okna, dobudowali schody. Jedna wchodziła wewnętrzny i druga wychodziła z zewnątrz. No, pan zaraz już tych turystów nie zobaczy. Jaki był pierwszy na świecie? Co? Nikt z was nie wie? No to ja wiem, po tym parku byli miziogi. Jakże co? Po tym parku gonił miziogi. Co to za park? Widać, trzeba wyjść, na widzicie taki czarny punkt wbity w skałę? Tak ostre zakręty przed nami, żuraw nie wyrobił na zakręcie. To dobry, nie? Ale nie popatrzę, bo który wypłynie. Na to się było? Tak, albo właśnie na drogę. Ale to zjedzie. Rafy i jadę. Pierdajcie, ruchy. Pani zrobiła, to by pani teraz przełączyła aparat. 15. I wyszło to zdjęcie? Bo trzeba sprawdzać, bo jest ślepy. Ja widzę bardzo dobrze na odległość, z bliska nie. Widać głos? A my daleko będziemy od tego wyciągu, tam na Kolenice, daleko? Będziemy wpływać teraz na tak zwany zdujecki skok. W tym miejscu według legendy, a zaś uciekają z zamku, Miedzicy przeskakiwał Dunajec z prawego brzegu na lewo. Mamy 12 metrów szeroko i 12 głęboko. Wow. Jest tu tak głęboko, czy nie? Ja nie czuję. No. A ktoś nie wierzy, patrzcie na mojego kija. Patrzycie? O kurczę. Do dna nie doszło. W pewnym momencie opór wody zaczyna go wyrzucać. Kto nie wierzy, niech się zmierzy. Zakręt śmierci. Tam był drugi, a tu był trzeci, było widać, to już trzeba było wyciągać. Ja pewnie zakręt śmierci, bo to trzeba. Tu widać te barierki, nie? Żeby to tak może drewniane zrobili, to coś inaczej by to wyglądało. No tak, to rozumiem, że też, to jest tak szybko właśnie. W ogóle rozumiecie tego do mnie? To się staram tak po waszemu. Zawęczą po naszemu, to mogłoby być trochę gorzej. Jest teraz, jak ty masz na imię? Gruszka. Tak ci na miano, tak? Kilo masz roków? Ile masz lat? Ile? 11. Kim to jest klasa? 5. Ile lat? No co, się pan boi? Nie, się pan nie boi, bo ja są w strachu. Tamty rok upłynęliśmy, to dobrze, na pierwszej łapce mieliśmy same dzieci. Akurat taką burza przyszła, to ci z drugiej, trzeciej myślę, że te dzieci się tak, tak druma, to ja się tak da. No tu w górach naprawdę pięknie. Tu słychać pięknie burze jest. Bo ty na pewno. Na tych 18 km 36 metrów. Szkoda, że to nie w jednym miejscu, byłoby ciekawie, nie?
Nie chcecie sałatki? No, nie. Znowu. W którym kierunku będziemy mieli teraz trzy korony? Bo jakby trzeba zrobić zdjęcie i na zdjęciu tej drugiej osobie pokażę, wtedy to inaczej się tu patrzy, nie? No zrobiłem. No tu skręcamy jednak po lewej. Powiadają, że tu z dołu to lepiej widać tą postać. A tu w połowie góry godło polskie, żółte skrzydła, tu w ciemny. Pani na prawo przy Ukamaja. A to na lewo to kółko takie? Pod nami płytko, nie? Tu właśnie jest ten przykład takich kamieni układanych. A tu jak te wiry nagle 11,5 metra. Między każdą tą górką jest wąwozik, tak zwana ścieżka zdrowia dla teściowych. Do górze jest trefę. Trudno, na dół zawsze usiądzie, nóżki podniesie. Co się jej przygrzeje, je we wodzie się ostudzi. Gdybyście tam koło jeziora, tego mniejszego wyrównawczego zbiornika jeździli rano, to dość często na drodze rozjechane. A tak jak są ogrodzone to jezioro teraz, a one przechodzą akurat to dookoła jeziora. Widzieliście kiedyś lamę? Lamę. Widzieliście. Tu na tej skale takie żółte, nie? Podobnie do lamy. Widzę, co lama lubi robić na strona? Oczywiście, widzę. Teraz widzę. Taka duża dosyć. No, taka tutaj ma wstępy. Takie do lamy. Ładna góra, ale szczerze zdradliwa. Nie wiem, czy słyszeliście, piękny był na niej wypadek. Wyszła taka młodzież szkólna z przewodnikiem. Akurat się wiatr zerwał i przewodnik i spadł tam. Słyszeliście coś o tym? Tu już widać, nie? Zostaje po stronie. Prawej. Słowacka góra, tak zwana wylizana. Z tymi górami jest wąwóz, za wąwozem słowacka wioska Leśnica. Ale pięknie. Widzieliście o tym, że Słowacy to są rasiści? Przypatrzcie się, tam jest znak, zakaz jedzenia białym, nie? A z tyłu zakaz czarnym, no nie rasiści? Tak, mogliby nie kopać, nie? Nie tam ostatnio coś. Tutaj mamy Hukową skałę, z prawej biała skała, kończy się przełom Dunajcy. Zaczynają się małe pieniny z wąwozem Homole za Szczawnicą. Tu wypływamy z pienin. Właściwie chwilowo będziemy znajdować się w pieninach małych.
ktoś był w czasach w Szczawnicy, tu jest najdłuższa plaża. Wypoczynki.